mamy was. Dzisiaj jest 1 czerwca. Zobaczcie, jak u nas pada. Lejemy się już do domu. Jest burza. W ogóle tak. Oberwanie chmury. Żeby tylko grad nie padał. Płynie, woda normalnie płynie, bo to jest z góry na dół. Znowu się buchnęło przed chwilą, zaraz znowu pewno walnie. Takiego deszczu dawno nie widziałam. Dawno, dawno. Dawno temu za górami, za lasami, nie? Nasila się. Ciekawa, ile litrów spadło. Może już nawet menzurka jest. Musiała iść zobaczyć. Może się ubiorę i pójdę. Ubrałam się, kochani, zobaczcie, jak płynie. Trochę jest mniej. Już zaczyna padać mniej. Idę zobaczyć do tej miarki. Gdzieś tam Michał ma tą miarkę. Zobaczymy. O, tam się w oddali błyska. Może to przeszło tam właśnie, w tamtą stronę. Na Starogard bardziej. O, myślę, że tak. U nas już tak przechodzi pomału. Zobaczcie tam. Ile wody spadło, jeziorko się normalnie zrobiło. Tu mamy nasz ogródek. Zobaczcie, jak tu wszystko płynie. O. Płynie tam. Tam jest i kukurydza. Tutaj są nasze... Tu jest nasz ogródek. Ciekawe, jak te pomidory czy strzymały. Na razie nie wchodzę, bo jest za mokro. Zobaczcie, ile wody spadło. Małe jeziorko się zrobiło. Dawno nie było takiej pogody. Takiego deszczu. Chyba nie... Jeszcze podejdę za chwilę, zobaczę, jak tam kukurydza stoi i się trzyma.
Ale idę do tej menzurki tutaj zobaczyć. O, myślałam, że będzie pełniejsza. Jednak... Nie, zobaczcie. Ile jest? 10. 10 to zostawię, bo myślałam, że jest pełna. No bo nie, no tak to leciało. Ale to człowiek myśli, że to wiadomo, nie? To się tak nie wie, ile jak to pada. Ale... Albo tak nie leciało prosto, bo to było takie oberwanie chmury. Przecież. Oberwanie chmury. Zobaczcie, jak teraz chmury wyglądają. Tam jest zachód. Tam jest wschód. O, jeszcze jest normalnie gdzieś z dala. Błyska się tam. I burza poszła w tą stronę do Starogardu. Michał jest akurat w Starogardzie, to go tam może przegna. Coś nie, coś pada. Ciekawe, czy u nas też. Siema! Ciekawe, czy w Pińczynie pada. Ja tu poszedłem tylko na chwilę. Jestem mokry. Pada, że szok. Ciekawe, ile litrów spada. Masakra. Kurczę, ale fajnie. Ciekawe, czy w Pińczynie. Oby w Pińczynie tak napadało. Szok. Ja idę zobaczyć, jak tam kukurydza wygląda. No jakoś... Dobrze, że gradu nie było. Dobrze, że gradu nie było. Chyba jest, chyba się trzyma. Tutaj mam, Michał, zboże posiane. Tu miało być ziemniaki, ale że tu był stuk i po prostu było sucho i ziemia nie można było orać. To jest zboże posiane. Ziemi nie można było orać, bo było za sucho. I tu są ziemniaki. Wczoraj Michał ziemniaki oborywał. Zobaczcie, wczoraj oborywał i teraz... O! Woda w dołkach. Jest woda w dołkach, tam gdzie dołki. Tu akurat przy drodze, to wiadomo, jest taki dołek. Ale fajnie popadało. Superowo. Tu jest następne jezioro, bo jest takie, o, wzniesienie, zobaczcie. O. I już jest. Ale to nic, u nas są piaski. Ziemia wsiąknie to raz, dwa. Myślę, że kukurydza stoi. Tam też, o, widzicie, tam dalej. Dołki są i też jest jeziorko. No jeziorko, no nie jest jeziorko. Tam się błyska, tam jeszcze jest burza. O, zobacz, widzicie, jakie jest niebo, nie? No teraz tutaj już jest u góry, gdzieś słychać, ale to przeszło. Przeszło i poszło. Teraz sam mają tą nawałnicę. My się cieszymy z tego, co jest. Myślę, że nie powoliło dziś. Nic, nikomu się nic nie stało. Piorun nigdzie nie walnął w jakieś zabudowy, bo to jest właśnie najgorsze, co może być. No i dobrze, że nie było gradu. Tu zobaczcie, to wszystko płynie. Teraz z góry na dół. No. Tu już się, o, tam już się przejaśnia. Na zachodzie. No zobaczcie, o tam jeszcze jest ciemno i tam w oddali właśnie Pińczyn jest dalej i Starogard. Jak sobie ładnie pada, ciekawe czy w Pińczynie też. Aż zaparowałem, jak mnie zmoczyło. Wody, ho ho ho. Wiśnica, a tam z lewo, to już jest, tu już jest przejaśnione. Tam teraz idą te chmury i te wyładowania. My już jesteśmy po, ale widzieliście, co było, nie? Tak więc żegnam się z wami i dzisiaj puszczę ten filmik dla was. Taki z emocjami moimi, z przeżyciami, które właśnie tutaj u nas były.
Zobaczcie, jak tutaj wygląda to niebo. Tam jest burza, normalnie burza. Chyba tak może być, że burza się może cofnąć, nie? Tak w kółko jakby chodzi burza. Zobaczymy. To tyle. Na razie. Trzymajcie się, zobaczcie. Jak tam wygląda. O. I piszcie, co tam u Was. Czy też przeżyliście taką burzę w tym roku? Bo u nas pierwszy raz taka dosyć konkretna była. Dzisiaj jest 1 czerwca i dzisiaj chcę puścić ten filmik. Jak będzie oczywiście prąd, bo też może być tak, że prąd zniknie i nie puszczę tego, nie? Chyba coś niecoś spadło. Kurczę, a dobrze, tą drogę sobie podwyższałem ostatnio, bo tak tu woda by była też na drodze, a teraz jest na polu. Ile tu mamy? 10 litrów? A takie kałuże? A wyleję. Przyjdzie coś znowu to. Tylko 10 litrów, a takie kałuże? Kurczę. Tylko że to intensywnie padało, nie? To jest właśnie to. No już jest po deszczu, ptaszki śpiewają. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci. A że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, tak więc dla wszystkich kochani, wszystkiego najlepszego. Zobaczcie, jaka fajna pogoda się zrobiła. Jeszcze coś tam z dachu kapie. No, wyrwy są. Deszczu napadało, dobrze, że nic się złego nie stało. Pa, pa, na razie, trzymajcie się.